Witam Państwa bardzo serdecznie. Lwów jest na antenie. Mamy pierwszy dzień wiosny, jest mega oczekiwana, z ciepłem słońcem i z naszym zwycięstwem. Nazywam się Andrzej Końko i zapraszam na przegląd głównych wiadomości z Lwowa i Ukrainy ostatniego tygodnia. Tu Radio Kurier Galicyjski. Rosjanie usiłują okrążyć Bachmut. Wróg atakuje drogę łączącą Bachmut ze Słowiańskim i Kramatorskim. Stanem na koniec lutego Rosjanie zajęli kilka wiosek i zmierzają na jedyną, mniej lub bardziej bezpieczną drogę do miasta. Teraz odległość między ich pozycjami wynosi do 10 km. Tak wąski jest korytarz, którym armia ukraińska nadal zaopatruje obrońców Bachmuta. Jeśli Rosjanom się uda przebić, siły obronne w mieście zostaną otoczone. To jednak jedyny obszar, w którym okupantom się udało. Właśnie w Bachmucie walczą też żołnierze ze Lwowa. Witaj was gromada z samego centrum. Witam szanowni państwo z samego centrum miasta Bachmut. Właśnie tu trzyma obronę 125. Brygada Terytorialnej Obrony. Mamy dziś cichy poranek, no trochę grzmi, ale tak już jest. Podobnie jak we Lwowie, poranek zaczyna się z kawy, w Bachmucie poranek zaczyna się z gradów. Mówi Max, starszy sierżant 125. Lwowskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która walczy obecnie w Bachmucie. Minął rok od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę Rosji przeciwko Ukrainie. Nasz kraj rozbił wszystkie strategiczne plany Moskwy. Zachowaliśmy swoją państwowość, dajemy im w kości, jeszcze bliżej jesteśmy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Ani Kijowa, ani zajęcie pod swoją kontrolę całkowicie obwodów chersońskiego, zaporowskiego czy nawet donieckiego i ługańskiego Rosjanie nie zdobyli. Wróg jest jeszcze bardzo mocny, lecz największy sukces potomków Puszkina już był. I było to w marcu ubiegłego 2022 roku, kiedy Rosjanie opanowali prawie 150 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 25% terytorium Ukrainy. Lecz ukraińskie wojsko już wyzwoliło w ciągu roku 40 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego kraju. Lecz części 6 regionów Ukrainy i Półwyspu Krymskiego niestety pozostają okupowane przez Rosjan. Skąd ich na pewno z czasem wypędzimy. Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy. Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że termin będzie uzależniony od dostaw zachodniego sprzętu. Kontrofensywa ma rozpocząć się wiosną. Jej głównym celem jest wbicie klina w rosyjski front na południu między Krymem a Rosją kontynentalną. W najbliższym czasie oczekiwane jest też natężenie ofensywy ze strony Rosjan. Putin rozumie, że czas to wzmocnienie Ukrainy i jej potencjału wojennego dzięki pomocy sojuszników, więc ta wiosna będzie bardzo trudna. W wywiadzie dla BBC prezydent Zełenski na pytanie, co jeżeli Rosja zaatakuje jednak z Białorusi, czy Łukaszenka dołączy się otwarcie do wojny, prezydent Ukrainy odpowiedział lakonicznie: niech spróbują. If Belarusia does involve itself with the we'll fight. Can you survive? My będziemy walczyć. Będziemy walczyć i zwyciężymy. We will survive. Znaczącą rolę Polski i Polaków we wsparciu militarnym Ukrainy podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty premiera Rzeczpospolitej Polski Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Polska była z nami od początku inwazji Rosjan na Ukrainę. Polska była z nami w każdej trudnej chwili i jestem przekonany, że Polska będzie z nami w momencie zwycięstwa. To będzie nasze wspólne zwycięstwo. Na Ukrainę już dotarły pierwsze polskie czołgi Leopard 2. Na razie jest ich 4, ale będzie stanowczo więcej, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Drodzy żołnierze, przywieźliśmy z Polski pierwsze 4 Leopardy po to, żebyście mogli jak najszybciej wygonić rosyjskiego agresora. Dziękuję za waszą odwagę, za waszą uwagę. Pierwsze polskie Leopardy już przeinspektował szef ukraińskiego Ministerstwa Obrony Oleksiej Reznikow, który zatrolował ruskich, odpowiadając na pytanie dziennikarza o pierwszych wrażeniach w czołgu. Gdzie pierwsze wrażenie? Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę? Zaznaczę, że to właśnie dzięki Polsce z powodzeniem buduje się koalicja pancerna z kilkudziesięciu krajów, która ma przekazać te wozy bojowe Ukrainie. Szef polskiego rządu zaznaczył, że Warszawa przekonuje swoich partnerów z Unii Europejskiej i NATO jak najszybciej przekazywać Leopardy Ukrainie. Przypomnę, że Polska przekazuje Ukrainie kampanię czołgu Leopard 2, czyli to 14 czołgów, a 105 ukraińskich żołnierzy, którzy szkolą się na poligonie Świętoszowi, przybyło do Polski, aby opanować czołgi Leopard 2. To około 20 załóg czołgistów, a także personel techniczny, obsługi czołgu, a w najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 60 kolejnych czołgów, w tym PT-91 twardy.
Radio Kurier Galicyjski. I do przeglądu życia we Lwowie. Lwów uszanował pamięć bohaterów, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Symboliczne promienie pamięci zapalono wieczorem 23 lutego na cmentarzu Łyczakowskim. Nad polem honorowym pochówków, tak zwanym Marsowym Polu, w niebo skierowano 300 promieni potężnych reflektorów. Następnie odbyła się wspólna modlitwa za poległych bohaterów. Od kwietnia 2022 w centralnej części Łyczakowskiego cmentarza wojskowego chowani są żołnierze wojny rosyjsko-ukraińskiej. Obecnie na polu marsowym pochowanych jest 333 bohaterów związanych ze Lwowem, którzy oddali życie za ojczyznę w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. A 24 lutego we Lwowie ukazała się ściana pamięci ukraińskich Polaków, którzy walczyli w obronie Ukrainy i złożyli w tej walce najwyższą ofiarę. Wokół gmachu Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej ukazały się wielkie tablice ze zdjęciami poległych i informacją o ich życiu i walce. Wystawa jest zatytułowana „Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy”. Informacje o bohaterach są rozmieszczone w językach polskim i ukraińskim. Wystawa ta jest fragmentem szerszej inicjatywy realizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja, a polegającej na tym, aby pokazać, jak polskie organizacje funkcjonujące na Ukrainie aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom, pomoc Ukrainie, pomoc ukraińskim żołnierzom. Mówi prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz. Właśnie pomysł wystawy „Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy” został zrealizowany przy współpracy Fundacji WID, Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Ukrainie aktywnie włączyli się w organizację akcji pomocowych, a niektórzy w czynną walkę o wolność i integralność terytorialną państwa, w którym się urodzili. Wśród upamiętnionych Polaków obywateli Ukrainy, którzy polegli od 2014 roku. Historia każdego z nich jest inna. Byli w różnym wieku, pochodzili z różnych miejscowości, jednak łączyła ich miłość do swego kraju i polskie pochodzenie. Żołnierze polskiego pochodzenia również oddają swoje życie za Ukrainę. Ponadto w ramach wyrażenia poparcia dla Ukrainy pracownicy miejscowego konsulatu we Lwowie własnoręcznie uszyli flagę Ukrainy, która została wyeksponowana 24 lutego na budynku placówki konsularnej. Młodzi Polacy ze Lwowa, Mościsk oraz Iwano-Frankiwska wzięli udział w drugim etapie okręgowej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej. Odbył się on 25 lutego w Szkole Średniej nr 24 imienia Marii Konopnickiej w Lwowie. Do zmagań stanęło 13 uczestników, którzy w ramach zadań napisali dyktando i rozprawkę, sprawdzili swoją wiedzę w zakresie gramatyki. Podczas części ustnej zaprezentowali 3 wybrane przez siebie tematy, a także musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących epok literackich w Polsce. Lecz w trakcie trwania tej olimpiady dwukrotnie został ogłoszony alarm przeciwlotniczy, dlatego część zmagań zostało przeniesiono do schronu. Pomoc z Polski dla ukraińskich dzieci. Fundacja Bratnia Dusza przekazała plecaki ewakuacyjne i lampy dla dzieci wielodzietnych rodzin we Lwowie. Takie prezenty są teraz bardzo aktualne, ponieważ niestety z powodu częstych alarmów powietrznych dzieci w domu, w szkole czy w przedszkolu prawie codziennie są zmuszone schodzić do schronu, czasem przy świecach czy z latarką z powodu braku prądu. W tych dniach na pomoc przyszła Fundacja Bratnia Dusza z Krynicy Zdroju, dostarczając 150 plecaków alarmowych i lampy dla dzieci. Fundacja od wielu lat zajmuje się pomocą na Ukrainie, bo nie można inaczej, bo trzeba pomagać, bo człowiek potrzebuje przede wszystkim drugiego człowieka. Dlatego nie wyobrażam sobie nie przyjeżdżania, nie pomagania, nie dzielenia się sercem, ponieważ pomoc jest czymś jak kula śnieżna, która zaczyna się od małej kulki i toczy się na coraz większą. To cieszę się, że mam grono ludzi, którzy są, którzy pomagają, którzy wspierają w tych działaniach. Wyjaśnia założycielka i prezes Fundacji Skrzynicy Zdroju Bratnia Dusza, pani Iwona Romaniak. Rosjanom nie udało się złamać proces edukacyjny w Ukrainie. Nasze szkoły cały czas pracują offline, ale podczas alarmów, gdy jest zagrożenie ataku rakietowego, dzieci idą do schronu, biorąc ze sobą ciasteczka i wodę. I nikt nie wie, jak długo potrwa ten alarm. Czasem pół godziny, czasem 2-3 godziny. Dlatego takie plecaki są dla dzieci bardzo ważne, a lampy są cudowne, bo lekcji nikt nie odwoływał. Dzieci muszą odrabiać lekcje, a kiedy jest problem z prądem, latarka daje więcej szans dla wzroku dzieciaka. I bardzo chcę powiedzieć, że w imieniu Iwony i Dariusza ja dziękuję całej Polsce za tą pomoc humanitarną, wojskową, medyczną.
mówi współorganizatorka tej akcji, prezes pozarządowej organizacji Centrum Rozwoju Ukraińskiej Kultury i Organizacji w Lwowie, pani Lilia Płachti. Lwowskie dzieci z rodzin wielodzietnych przygotowały dla darczyńców koncert. Uczniowie 11 klasy Liceum nr 10 Świętej Marii Magdaleny w Lwowie uczestniczyli w szkoleniach strzeleckich w ramach zajęć z wychowania narodowo-patriotycznego. Odbyły się te szkolenia w szkole nr 34. Wołoń. Uczniowie uczyli się zasad postępowania z bronią oraz podstaw szkolenia wojskowego. Wszystko po to, aby umieć się bronić. Kierownictwo szkoleniem objął nauczyciel historii Szkoły Świętej Marii Magdaleny Aleksander Guły. Tu Radio Kurier Galicyjski. W Operze Lwowskiej odbył się koncert Rekwiem Pamięci Niepokonanych. Artyści oddali hołd poległym żołnierzom i wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji. Po raz pierwszy wykonano utwór ukraińskiej kompozytorki Wiktorii Polowej, Bucha Lacrimosa. W niedzielę 26 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę mordu na Polakach we wsi Huta Pieniacka. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz polskich i ukraińskich oraz Polacy z Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Bardzo trudno jest w obliczu tego, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, wracać do wydarzeń, które nas wtedy tak bardzo dzieliły i które były tak tragiczne. Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni, mam nadzieję, że jesteśmy silniejsi, mądrzejsi, że wyciągnęliśmy lekcje z historii, ale też nie można udawać, że nie było tego, co było, bo historia nie musi nas dzielić. Ona, tak jak powiedziałam przed chwilą, może i powinna nas wzmacniać. Mówi konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz. Przypomnę, że 28 lutego 1944 roku na mocy rozkazu niemieckich okupantów jeden z batalionów 4 Pułku Policji SS dokonał akcji pacyfikacyjnej polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej. Przedtem wioska była wykorzystywana jako miejsce placówki radzieckich partyzantów i dywersantów. Po kolejnym terakcie Sowietów hitlerowcy spacyfikowali wioski, gdzie stali partyzanci. Wtedy śmierć poniosło około 850 osób polskiego, a także ukraińskiego pochodzenia. W Lwowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą błogosławionej zakonnicy i wybitnemu mikrobiologowi. Krótka biografia Marii Antoniny Kratochwil i Ludwiga Fleka została odsłonięta na fasadzie Liceum Lwowskiego nr 21, budynku, z którym związany był każdy z nich. W otwarciu tablicy pamiątkowej wziął udział arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. To jest ważne wydarzenie, dlatego że szkoła chce nawiązywać do historii, powracać do korzeni. Uczą się w tym budynku, w którym tutaj kiedyś pracowały siostry, które również założyły szkołę. Te mury są uświęcone także życiem dzisiejszej błogosławionej i z pewnością będzie ona ich piękną orędowniczką i przewodniczką w ich drodze życia, w zdobywaniu wiedzy, w kształtowaniu swojej osobowości. Siostra Maria Antonina Kratochwil należała do zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame, które prowadziły w tym budynku szkołę. Obok mieścił się laboratorium Ludwika Fleka, który tam pracował nad szczepionką przeciw tyfusowi. Obaj byli prześladowani w czasie okupacji niemieckiej. Życie siostry Marii oberwało się po ciężkich wypróbowaniach w więzieniu, gdzie była przetrzymywana przez gestapo. W 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował Marię Antoninę Kratochwil. Natomiast biografia Ludwika Fleka też jest niesamowita. Cudem on przeżył koszmar lwowskiego getta, a po wojnie pracował jako lekarz i immunolog. Pozostawił po sobie wielki dorobek naukowy pochodzący z dziedziny bakteriologii, immunologii i diagnostyki chorób zakaźnych. Tyle wiadomości na teraz, a więcej informacji o życiu Polaków Lwowa i Ukrainy znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Wystarczy wpisać Kurier Galicyjski na Facebooku albo na YouTubie. Nazywam się Andrzej Końko. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego programu realizatorowi Andrzejowi Borysewiczu, Konstantemu Czawadze, Eugeniuszowi Sało oraz wszystkim moim kolegom z Kuriera Galicyjskiego. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia z Lwowa. Radio Kurier Galicyjski.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.